Człowiek ma konstrukcję, został tak zbudowany przez Pana Boga, relacyjną, czyli dialogiczną. Tam w głębi serca człowiek jest zaprogramowany na to, żeby kogoś słuchać. Pamiętajcie, my kogoś słuchamy, ktoś nam w głębi serca szepcze, kim jesteśmy. Nasza tożsamość powstaje w wyniku rozmowy mojego serca z, właśnie z kim. Tam w centrum dowodzenia mamy taki głośnik, który słucha szeptu. U Adama i Ewy na początku to był oczywiście Bóg. On w głębi serca mówił Adamowi, jaki jest świat. I oni ufali Panu Bogu bezgranicznie. Gdyby się Adama zapytać jeszcze przed grzechem, dlaczego nie należy jeść owoców z tego drzewa? Bo Pan Bóg mu powiedział, że jest złe, więc jest złe. Nieraz się dzieci pytasz, dlaczego tego nie ruszasz? Bo mama powiedziała, żeby tego nie ruszać, bo to jest niedobre. To jest oczywiste, bezdyskusyjne. I przyszedł właśnie szatan i zaczął do tego głośnika szeptać, a dlaczego bezdyskusyjne? I wtedy Ewa popatrzyła i mówi, o, te owoce są rzeczywiście fascynujące. Nieraz może tak być w naszych relacjach. Masz koleżankę, która ci cały czas mówi, wiesz, ja tam studiuję problemy związane z żywnością. Słuchaj, nie chodź tam do jakiegoś McDonalda czy do czegoś. To jest antybiotyki, to jest trucizna, to jest chemia. I ty mówisz, oczywiście. Wszyscy mówią, chodź do McDonalda. Nie, nie pójdę. Mam koleżankę, która pracuje w tej branży. Ona się na tym zna. Powiedziała, żebym nigdy tam nie chodziła. I nagle z tą koleżanką się pokłócisz. A głupia wariatka tam, że chłopaka mi odbiła. I w ogóle serce zaczyna oczywiście produkować. W ogóle mi mąciła w głowie i tak mi szeptała. A właśnie. A McDonald? A co ona mi głupot nagadała? Podwójny cheeseburger poproszę. Poprawię jeszcze jakimś chickenem małym. Pokłóciłem się z kimś i przestaję widzieć świat tak, jak on mi to mówił. Wielu ludzi obraziło się na Kościół. A co mi księża, co? A właśnie seks, a właśnie wolność, a właśnie narkotyk, a właśnie kariera, a właśnie kupowanie i handel w niedzielę. Bo już mu szepcze ktoś inny. Pamiętajcie, i to szatan przez ten szept wyprowadza człowieka z jego serca, z jego najgłębszego ja, z tej istoty ludzkiego istnienia, którym jest dzieciństwo Boże. Wyprowadza i człowiek zaczyna myśleć po swojemu i walczyć o swoje i zaczyna sam i zaczyna tak, jak mu się wydaje. Oczywiście w tej budce suflera siedzi diabeł. I cały czas podpowiada, sugeruje pytaniami różnymi. I to jest to zagubienie człowieka. Już nie ufamy Panu Bogu w spojrzeniu. Już tam w centrum dowodzenia nie mam doradcę Pana Boga, tylko przyszedł na doradztwo ktoś inny.